Filip, powiedz, czego możemy spodziewać się po nowym sezonie Dzień Dobry TVN? No wiadomo, że takiej samej jak zawsze dawki emocji, energii, uśmiechu, tematów, które poruszają, wzruszają, bawią. Taka jest telewizja śniadaniowa. To są przyjaciele, którzy odwiedzają Cię od samego rana w Twoim domu i właśnie dlatego ci przyjaciele też w tym sezonie chcą zadbać o naszych widzów. To znaczy, wiadomo, że fajnie jest wtedy, kiedy świat jest kolorowy i piękny jak na tej ramówce, ale życie nie zawsze tak wygląda, a my chcemy być bardzo blisko życia naszych widzów. W związku z tym uruchamiamy specjalny hashtag Dzień Dobry w Polsce. I kiedy dzieje się w Waszej okolicy coś niepokojącego, coś, co Wam przeszkadza, coś, co chcielibyście naprawić, to telewizja zawsze miała wielką moc sprawczą i będziemy podejmować tematy interwencyjne. Oznaczajcie nas właśnie tym hashtagiem Dzień Dobry w Polsce w publicznych postach na Instagramie i piszcie o swoich problemach, a my wyślemy tam wóz transmisyjny, reportera, kamerę, mikrofon i będziemy pomagać jak tylko potrafimy. Dzień Dobry TVN to nie jest Twoja pierwsza praca, w branży już jesteś bardzo długo. Mhm. Powiedz, co fascynuje Cię tak naprawdę w tej telewizji śniadaniowej? Powiem Ci szczerze, że ja o pracy w Dzień Dobry TVN marzyłem już jak byłem na studiach. Na dziennikarstwie, dlatego że doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, jako młody reporter, że żaden inny program nie zapewni mi takiego spektrum rozwijania skrzydeł w tematach, które po prostu są od jednego kosmosu do drugiego. Z jednej strony, kiedy masz ochotę zrobić temat poważny o rzeczach, które poruszają, nie ma takiego problemu, jest na to przestrzeń. Kiedy chcesz wzruszyć, wzruszasz. Kiedy chcesz i akurat masz nastrój na to, żeby sprawić ludziom radość na twarzy, też możesz to zrobić. To jest jedyne takie miejsce tak naprawdę w Polsce, bo nie ma takiego drugiego programu. Właśnie chciałam Cię teraz zapytać o to, czy uważasz, że prowadzenie takiego programu, współprowadzenie to jest najlepszy sprawdzian dla dziennikarza, ale uważasz, że tak? Wiesz co, no tak, no to jest praca moich marzeń, to prawda. Powiem Ci taką ciekawostkę, od jakiegoś 17-18 roku życia, jak to już się stało, więc mogę o tym mówić otwarcie, jak wiesz, ludzie mówią, pomyśl życzenie, kiedy dmuchasz tort, świeczki, co Ci się marzy, ale nie mów na głos, bo się nie spełni, to zawsze moim marzeniem było prowadzenie Dzień Dobry TVN. Udało się, słuchajcie, warto wierzyć w marzenia. Marzenia się spełniają. Nigdy ich nie traćcie.